Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League, dzisiaj na kanale EDEC Plus, tak niecodziennie seria Droga do Grand Championa. Zaczynamy od Złoto 3 Dywizja 2. Ja już, a nie, czekajcie, co ja gadam, jakie zaczynamy, anuluj wyszukiwanie. Na tym kanale myślę, że tak dla odmiany będziemy sobie losowali ustawienia profilu, będziemy grali też przypadkowymi samochodami, jednak, że będę ściągał te takie dziwne czapki. No i dobra, idziemy do pierwszego spotkania, a ja już powiem co i jak. Generalnie na tym kanale będziemy sobie uzupełniali odcinki z serii na Edku po prostu, ponieważ w związku z tym, że tam dużo spotkań musiałem na start przegrać, żeby spaść do brąza 1, teraz muszę bardzo dużo wygrywać, aby awansować wyżej. No jest to dosyć monotonne, nie chcę tym zaśmiecać głównego kanału, to znaczy zaśmiecać. Bym musiał naprawdę praktycznie co drugi dzień wrzucać filmik na główny kanał, jak to wbijam drogę do Grand Championa. A nie każdego tam interesują gierki na goldach, tutaj no nie zacznie meczu, to chwila cięcia. No i okej, teraz już dodało przeciwników i też teammate'a. Aż sobie przyciszę gierkę, bo jest giga głośno. No dobra, i tak jeszcze podsumowując, ja oczywiście gram na klawiaturze, oczywiście wszystkie wyzwania z głównej serii są robione, ale no co, zwyczajnie chcę, żeby tam szybciej to trochę progresowało, więc tutaj będą takie dodatkowe odcinki. Myślę też, że na przykład na streamkach będziemy grali, nagrywali odcinki na ten kanał, dlatego jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak to robię na żywo, to zapraszam na Twitcha. Co jakiś czas się powinno pojawiać. W teamie mamy Nissana, także zakupy były poczynione, których bardzo chce nam kopnąć. Czemu typie ode mnie jeździsz? Nie wytrzymam zaraz, co za pajac czerwony. No zobaczcie, no debil. Ale okej. Tym razem udar... No idiota. Jeszcze pisze, co za obrona. No nie bądźcie takim jasmipem, bo to jest... bałwan, a potem się dziwi, że przegrywa mecze. Dobra, mniejsza. Na tym kanale będzie taki luźniejszy komentarz. Trochę prześmiewczy. Niech już jedzie do tej piłki nasz władca Nissanów szybkich i wściekłych. Albo raczej... Aha, już go nie będę cisnął przez najbliższe 10 sekund. No ale dobra. Tak po prostu zdecydowałem. Też myślę, że fajnym rozwiązaniem będzie granie tutaj losowanymi samochodami. Żeby nie było... No, żeby po prostu bardziej nie mieszać. No i też nie będzie, pewnie już zauważyliście, że nie ma cięć, tutaj będzie stricte cały gameplay, bez wyciętych momentów, żebyście mogli dokładnie zauważyć co, jak się dzieje, każdy tutaj punkt meczu. No nie będę leciał, bo nie mogę, tutaj nasz Nissan postanowił znowu sobie kopnąć piłkę bezużytecznie, potem się dziwi, że nie może wyjść, dlatego jeżeli wy jesteście na tej randze, to też musicie zważać na to, co robicie. Bo on zdaje, na pewno sobie nie zdaje sprawy z tego, że jakie głupoty robi. On po meczu powie sobie, jaki ja byłem zajebisty, dlaczego ja mogłem przegrać. Ale no w rzeczywistości, jak to teraz komentuję, czy to jak oglądacie, to widzicie, jakie to wszystko było bezsensowne. I tak właściwie wygląda granie na goldzie. Nie ukrywając, po prostu ludzie nie są tutaj tragiczni, po prostu nie mają za dużego obycia z gierką, za dużo powiedzmy, że nie myślą, czy nie mają po prostu... wprawy. Wiadomo, że są gracze, którzy starają się myśleć, aczkolwiek na przykład Usyla, tutaj oczywiście pozdrawiam, były komentarze jak grał na platynie, jakim cudem ma platynę, czy to zawsze na odcinkach typu ranga versus ranga, jak gram na diamenty, ludzie pisali jakim cudem te osoby mają taką rangę, a to po prostu chodzi o feeling gry. Ten strzał też był beznadziejny, jakby ten ziomek z niebieskiej... jakby po prostu nie chciał tego wybić i zostawił bramkarzowi, nic by z tego nie wyszło. Ale tak to w ten sposób strzelił samobuja. Jaspip ma bramkę, myśli, że jest mocarny. No i tak to wygląda. Nic więcej, tutaj znowu padaka. Dlatego no myślę, że to seria, zwłaszcza na tym kanale tak naprawdę, bo tak to się rozwinęło, że na głównym kanale to wygląda troszeczkę inaczej niż zamierzało, niż chciałem. Znowu tutaj solidny, soczysty kopniak od naszego drużynowego, wspaniałego gracza. Weźmy mu to, bo się pozabija. Nie no, wywalę mu zaraz. Wypierdzielaj jeszcze. Zasadzę mu jeszcze z 3 kopy, bo mnie wnerwił. Dobra, koniec trollowania. Okej, gdzie on jest? Chyba dawno nie dostał w pierdzielu, jadę po niego. Kurde, nie mogę go trafić na tej klawiaturze. Ale dobra, może koniec trollowania na chwilę. O-o. A,
Dobra, udało się trochę podskoczyć. No i wracając, ja dalej gram oczywiście na klawiaturze, na której moje jedyne doświadczenie to jest granie podczas tej serii, więc nie mam umiejętności mechanicznych czy czegoś takiego. Dlatego możecie łatwo zaobserwować, że tutaj naprawdę wiele nie potrzeba, aby awansować. Dużo osób pisało, żebym już sobie zaczął grać na padzie, bo nie podołam. A ja tutaj na przekór pokazuję, że tak być nie będzie. Jak mnie tiltuje ten ziomek, naprawdę. Mam nadzieję, że to nie jest widz, ale to jest niezły tuchet. To znaczy, jeżeli jest widz, to sorka, ale jesteś tuchetem. A nie, nie, ja mam demo odblokowanych, ja chciałem go zniszczyć, a tutaj zapomniałem, że mam to zablokowane na tych rangach. Okej. Okay. Strzelmy gola na 3-1. Ładny strzał teraz, jak widzimy. W ogóle strasznie dużo ludzi zaczęli używać quick chatu na tym goldzie, ale... Okej, okay. Muszę też pamiętać, żeby pomijać powtórki. No i co? Też niektórzy z was mi pisali, żebym sobie zbindował pod Q i E albo jakiś airroll, albo jakieś kamerę. Ale ja tego nie potrzebuję na ten moment. Jak ktoś mainuje klawiaturę, to niech to zrobi. Ja, jak widzicie, sobie świetnie radzę bez tego. Hehe. No i takie proste granie na propsie. Strzelamy bramkę na 4-1. Nawet nasz teammate ukochany nam nie przeszkodzi w tym spotkaniu. Mam nadzieję. A, jeszcze nie wspomniałem chyba tego, ale zamierzam do pierwszej przegranej grać na klawiaturze. Nie ma także do jakiejś rangi, po prostu zobaczyć też takie wyzwanie dla samego siebie. Kiedy przegram grając na klawiaturze, niekoniecznie to będzie z mojej winy. No to jak widzicie, są różne przypadki. Aczkolwiek jestem ciekawy, do jakiej rangi dojdę bez żadnego doświadczenia na klawiaturze. Okej. Okej, nie trafił na szczęście. Ja pomyliłem klawisz podskoku z boostem, więc jest cały czas super. No dobra. Tutaj podskoczę. O, przez przypadek pincha zrobiłem. To znaczy, no nie taki przez przypadek, ale nie spodziewałem się, że cokolwiek z tego wyjdzie. Dobra, jesteśmy wycofani. Też muszę pamiętać, żeby... Bo te odcinki na tym kanale, ten może nie będzie jeszcze giga długi, bo... Chcę na goldzie trójce zakończyć, a mamy gold 3 dywizję drugą. Ale następne odcinki tutaj będą prawdopodobnie długawe. I nie chcę sobie gardła zajechać zwyczajnie, bo takie komentowanie non stop. No i okej, zaczyna się drugie spotkanie, a ja jeszcze kontynuując wątek, miałem na myśli to, że na głównym kanale nie muszę aż tak dużo komentować, tylko w okolicach bramek się odzywam, jeżeli... No, w okolicach bramek i sytuacji, w których się faktycznie coś dzieje. Ponieważ bardzo dużo jest tam cięć, jak pewnie zauważyliście. Tutaj lecimy ciągiem, więc staram się odzywać jak najwięcej, żeby to było jakiekolwiek ciekawe. Nie będziecie musieli szukać streamera, że sobie poszedł, nie mam też kamerki aktualnie. Może na tych odcinkach z live'ów będzie kamerka, tego jeszcze nie zdecydowałem. Dajcie też znać, czy na tym kanale dodać kamerkę, czy nie. W sumie wiem, że z jednej strony jest niepotrzebna, a z drugiej strony to, no, takie luźne filmiki. Dobra, to jeszcze zdecydujemy. Może raz będzie, raz nie będzie. Się zobaczy. Zawsze możecie swoją opinię napisać. A tutaj w międzyczasie ładujemy drugą bramkę, bo jesteśmy kozakami, aż nam przeciwnicy gratulują. Dlatego ja napiszę zaraz dzięki. Pamiętam już, jak się używa quick chatu. Top corner. Piękny gracz, piękna bramka. Naprawdę na tej klawiaturze nie gra się tak tragicznie. Wiadomo, że nie ma się co przestawiać już w mojej sytuacji. To znaczy, generalnie uważam, że na dłuższą metę, jak ktoś ma jakiekolwiek doświadczenie z kontrolerem, nie ma upośledzenia, nie ma takiej sytuacji, że całe życie grał na klawiaturze, to mu będzie zdecydowanie wygodniej na... No tutaj wybicie piłki od teammate'a. Ale wracając, będzie raczej wygodniej na padzie się grało, głównie ze względu na rozglądanie kamery, taką lepszą kontrolę przy skręcaniu, bo tam można sobie delikatniejsze łuki robić, delikatniejsze fliki, precyzyjniejsze. Ale generalnie klawiatura nie jest zła, absolutnie nie jest zła, można tutaj się wiele nauczyć, zwłaszcza dużo freestylerów, czyli graczy mechanicznych, gra na klawiaturze. Dlatego jak najbardziej, jak widzicie, nawet bez doświadczenia można sobie awansować. Nie ma takiej sytuacji, że potrzebujecie na tu i teraz kontroler. Jeżeli nie graliście nigdy na kontrolerze, jeżeli nie macie kontrolera, to nie polecam. To znaczy nie polecam. Nie trzeba zwyczajnie, ale ten ziomek by nam mógł zostawić piłkę. To była moja bala, on, jak widzę, jest bardzo
no, za dużo nie podotykał w tym meczu, więc może jest spragniony. Spragniony kontaktów z piłką, więc można mu wybaczyć. Ale jeżeli tryhardujecie, to starajcie się czasem zostawić piłkę też waszemu sojusznikowi. To na pewno wam wyjdzie na dobre. O, nawet tutaj strzelił brameczkę. Napiszmy mu. Ładny strzał, czemu nie? On chyba nie używa quick chatu, ale już kij z tym. O, dobra. Pojechał z prawej, ale nieważne. Żyjemy. Ważne, żeby ktoś zawsze pojechał. Nie tracimy bramki po wznowieniach. Tutaj sobie zagram do środka może. Albo on... Nie chciałem go demować, ja chciałem pojechać w piłkę, to nie liczy się to do złamania regulaminu. Okej. Bęk podbita. Okej. W ogóle muszę kontrolować, na jakiej jesteśmy randze, bo... Znowu musiałem zwolnić, żeby przez przypadek nie rozwalić tego typka. O, on nas tutaj postraszył, przeszkodził mi bardziej niż pomógł. No ale tak tutaj jest. Takie... Tak jak to już wcześniej powiedziałem, bezmyślne zagrania królują na goldzie. Mimo, że trafiłem w piłkę, no ale zobaczcie, on cały czas ciśnie po to, mimo że to nie była jego piłka, większa korzyść by była, jakby mi ją zostawił od razu. Oczywiście strzeliłem bramkę, ale tak czy siak, on tam był niepotrzebnie. To, co on robił, nie przynosiło żadnych korzyści, ale przeciwnicy się poddali. Zobaczmy, jaką mamy rangę w ogóle. Dywizja trzecia, więc myślę, że do dywizji czwartej w tym odcinku dociągniemy i potem tak naprawdę myślę, że już na streamkach będzie kontynuacja. Ze streamków oczywiście będę przerzucał filmiki. Okej, kolejni przeciwnicy. Dobra. O, przez przypadek go zniszczyłem, bo za szybko zrobił wznowienie. Myślę, że to będzie chyba... Ojeju, ale on podał piłkę, ten Rockoc. Ale musimy mu wybaczyć. No problem, napiszmy. Gdzie to jest? Czwórka. Nic się nie stało. O nie, dobra, nie napisałem, ale to trudno. Wystawił piłkę, zaraz się to odrobi. Przeciwnik ma lagi, więc korzyść jest po naszej stronie. Ja sobie uderzę, on się wywali. Nie no, ładnie wywalił piłkę zamiast siebie, także nowość. Ten się wywali, znowu udostępniając i lecąc na nie swoją piłkę. Okej. On to będzie próbował uderzyć, czy zostawi? Nie wiem, co próbował, chyba próbował uderzyć, ale był za wolny. W każdym razie, no wyszło, także pozytywnie. Ale tak oglądając, nie wiem, czy w ogóle jesteście w stanie zauważyć, jak rzeczywiście poprawne ustawianie się, poprawne najeżdżanie do piłki ma ogromny wpływ na takiej randze chociażby. No, wynik meczu, nie musicie nic świetnego prezentować. Ja naprawdę tutaj nie latam, zresztą nie potrafię latać na klawiaturze, nie potrafię robić żadnej zaawansowanej mechaniki. Nawet half flipa głupiego nie jestem w stanie wykonać, a bez problemu wygrywam te wszystkie spotkania. Więc mam nadzieję, że ta seria wam rzeczywiście pomoże i będziecie w stanie sobie szybciej awansować, lepiej zacząć grać, wasza ranga wzrośnie i będziecie wszyscy zadowoleni. Dobra, tutaj oczywiście druzgocące zwycięstwo się na razie szykuje. Całe 2-1 już jest, więc no, nie aż tak bardzo grubo, ale zaraz nabierzemy masy. Oj, niestety open w wykonaniu Rococa albo Rokoka. Nie był zbyt obfity w bramki, ale niech już stracę. No jeszcze Rococ. Ja sobie podjadę. Strasznie dużo jest tych Nissanów i w sumie dobrze. Urozmaicenie dodatkowe. Fajnie, że ludzie sobie zakupują DLC w gierce, że im się podoba gierka, że wyjeżdżają kraść pozycję teammate'om. To akurat nie jest takie dobre. Dobra, kopnę po prostu. Może się coś stanie. Ten skakał. Dobra, już nie będę tak bardzo się czepiał. Skupmy się na nas. Tutaj, strategicznie nie podskakiwałem, żeby móc szybko zawrócić się, cofnąć i być w defensywie. Pamiętacie, że jak jesteście na ziemi, to możecie błyskawicznie zmienić kierunek toru jazdy. Jeżeli jesteście w powietrzu, tego nie możecie zrobić, więc na połowie przeciwnika nie ryzykujcie za bardzo. Nie polecam wyskakiwać jakoś super do blokowania piłki. Nie jest to zbyt skuteczne, zwłaszcza na dwójkach oraz w szczególności jedynkach. Na trójkach jeszcze to jest jakieś tam do wytłumaczenia, jak się szybko wrócicie potem, ale dalej jest to niepotrzebne na połowie przeciwnika. Dużo lepiej wyjdziecie na zrobieniu tak zwanego fejka, przestraszeniu przeciwnika, żeby oddał wam piłkę za friko.
Wy się możecie w każdym razie, jeżeli on się nie przestraszy, szybko cofnąć i poasekurować waszego towarzysza, który prawdopodobnie i tak to później obroni, ale... No, takie po prostu rady od... od Noba Edka. Okej, tutaj zbyt skomplikowane wznowienie. Sobie uderzymy piłkę ze ścianki. Ała, kopnąłem przez przypadek teammate'a, to była moja wina największa. Oni sobie prowadzą, będzie próba aeriala. Zobaczmy i cyk, aerial! Niesamowite zagranie tego zawodnika, nie do obrony, prawie. Dobrze, że mam niesamowite umiejętności, stanie na bramce. No, tak dosłownie stanie na bramce, bo nic nie musiałem robić. Dlatego jak widzicie, że ktoś na randze typu gold, czy tam nawet platyna, wznosi się w powietrze, to chyba najlepszym wyjściem, co możecie zrobić, jest stanąć sobie dosłownie w takim miejscu jak to. Nawet kij z tym, nawet na goldzie możecie stawać w miejscu takim jak to i poczekać, o, teammate w międzyczasie strzelił bramkę, i poczekać, aż ta piłka spadnie do ziemi, wtedy sobie ją na prostaka, no, najłatwiej na świecie przyjąć albo wybić, jeżeli nie jesteście siebie pewni. Tak po prostu, nie ma co na pewno skakać, panikować, bo to jest najgorsze rozwiązanie. Weźcie pod uwagę, że tutaj, no, możecie mieć odmienne zdanie, ale raczej na co dzień nie zdarzają się gracze ze super kontrolą, którzy są w stanie doskonale lecieć z piłką pod poprzeczkę. Nie wydaje mi się, nie zaobserwowałem tego na ten moment. Myślę, że też jak się tak przyobserwujecie, to też tego nie będziecie za często zauważali. Jeżeli będziecie na to zwracali uwagę, czy na przykład chociażby w co trzecim meczu ktoś wam strzelił idealnego air dribbla wprost w okienko, czy jednak na przykład spadł już wcześniej piłka skłozłowała przed bramką. Dobra, tutaj nasz teammate przestał się ruszać. Na szczęście jesteśmy Ikerem Casillasem klawiatury. Ale gości, proszę, bez takich. Nie chcę tutaj samemu wszystkiego odwalać. No, takiego wszystkiego jak kopnięcie piłki i czekanie, aż wszyscy wyskoczą i się wywalą. Znowu, to było tak bezsensowne, że on w ogóle po to poleciał. Czemu on do tego skacze? On nie ma jeszcze żadnej kontroli nad sobą w powietrzu? Mógłby poczekać w defensywie, aż piłka opadnie i to wybić na spokojnie, a tak to w zasadzie oddał bramkę za friko? Myślę, że w tym odcinku to by było tyle. Na tym kanale w sumie dajcie znać, czy wolicie taki format jak dzisiaj. Na przykład po 3 meczyki na odcinek, tutaj troszeczkę ranka podskoczyła, mamy już złoto 3 dywizji czwartą, więc na odcinku na głównym kanale będzie naprawdę już bardzo blisko do platyny, więc będzie jakiś progresik. O, tutaj teammate chce z nami zagrać, ale ja niefortunnie opuściłem spotkanie, nie zauważyłem, że to chciał zrobić. Oczywiście, żeby się nie obraził. Okej, nie mam garnetu premium, ale sobie w międzyczasie odbiorę te takie rzeczy. No i co? Ja oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji, jeżeli ktoś tego nie robi na tym kanale. Zachęcam również, żebyście, nie wiem, coś dzisiaj fajnego sobie zrobili. Mieli dobry dzień. Miłego wieczoru życzę, czy tam o jakiej porze oglądacie. Miłego dnia. Ja już nie będę przedłużał. Elo, elo.